Witam Panią doktor w gabinecie Pani. Dziękuję za to, że Pani się zgodziła ze mną na spotkanie. Rozmawiamy teraz z Panią doktor Worobiową, lekarzem medycyny, specjalistą od... Po specjalizacji jest Pani okulistą, tak? Tak. O, przepraszam, my jesteśmy na ty. Tak. Kiedyś spotkaliśmy się. Miło jeszcze raz gościć. Ja też. Ja prosiłem o to spotkanie, bo znamy się już prawie 18 lat, no i myślę, że po tym czasie, wiesz, jakiś postęp jest do przodu w Twojej medycynie informacyjnej, bo tak wiem, że nie zajmujesz się okulistyką, kiedyś byłeś ordynatorem w instytucie tym, jak to? Chorób oka, tak. Tak, to jest w Odessie, jak to jest poliklinika, klinika? Instytut Naukowy. A Instytut Naukowy, czyli pracowałeś w Instytucie Naukowym, nawet wiem, na stanowisku ordynatora. No a tutaj zajmujesz się medycyną taką informacyjną. Kiedyś jak spotkaliśmy się z Tobą, no właśnie na szkoleniach iridologii, tak? To było w Wiśle, pamiętam. To było dawno, 18 lat temu. Och, tak dawno, jak to było? Tyle lat minęło. No, ale nie zmienia się, zawsze uśmiechnięta, pogodna, radosna. No tak lekarz powinien być, wziąć taką energię. Jeszcze kilka lat temu medycyna informacyjna nazywała się medycyna, no już nadal jest taka nazwa, medycyna niekonwencjonalna. No, medycyna niekonwencjonalna, nawet moje terapie chcą nazywać medycyną niekonwencjonalną, to wszystko coś niekonwencjonalne, tak nazywamy. No, na wschodzie nazywamy medycyną ludową, to też tak by było można przyjąć? Tak, medycyna ludowa, medycyna nietradycyjna, medycyna niekonwencjonalna. Mhm. No, ale nie można nazwać to, co robisz na współczesnych urządzeniach, pracujesz, widzę tu aparaturą, komputer, badania, które robisz, no to taka medycyna ludowa chyba nie jest, bo medycyna ludowa to ja sobie wyobrażam ziółka, jakieś tam dodatkowe, jak mówiłaś, że bioterapia medycyna ludowa, dotykanie, głaskanie, szeptanie do ucha, jak szeptunki dalej, kołdunki, to jest medycyna ludowa. Bo nawet tu masz takie urządzenia, które nazywają się urządzeniem bioterapeutą, tak? Mały bioterapeuta, taki uszczelkowy. Tak, kieszonkowy bioterapeuta. Tak, ja bym chciał, żeby na tym, kiedyś później byśmy się spotkali, to więcej byś powiedziała, bo na ten temat to dużo można, wiesz, mówić, bo to coś jest nowego. To jest taka, ja bym powiedział, medycyna kosmiczna. Tak. Urządzenie nowej generacji, które oczywiście pracowano przez uczonych, które pracowali w medycynie i pracują nadal w Rosji w medycynie kosmicznej. To licznicze urządzenie, ono bardzo malutka, ale sprawdzone, że działa. No sprawdzone jest, bo o tym dużo czytałem i wiem, że no sam chciałbym się w to zaopatrzyć kiedyś, ale proponuję, żeby na ten temat, bo to jest bardzo obszerny temat, na kilka godzin rozmowy, że można by było się spotkać jeszcze raz, porozmawiać. Dzisiaj tak ustaliłem, żeby, wiesz, z Tobą porozmawiać o tych wszystkich urządzeniach, które robisz, bo jak u nas jeszcze dawniej, no więcej tam było, gdzieś 12-13 lat, przyjmowałeś na ulicy Ruskiej w naszym gabinecie, to robiłaś iridologię w tym czasie, tak? No w te czasy, które pracowała Ciebie na Ruskiej, wyłącznie zajmowała się tylko iridologią. Później za jakieś tam paru lat doszła, to że nauczyła się badać przy pomocy urządzenia komputerowego, które było przywieżone do Polski z Rosji. I nauczyła się posługiwać tymi programami. Urządzenie nazywa się Oberon. Nadal Oberon, to jest takie jak aparat Fola, coś w tym rodzaju. To innego rodzaju, o wyższej technologii, o wyższej możliwości i oprogramowanie, i samo urządzenie z zupełnie innych technicznych charakterystyk. A to prawda, że ten Oberon służył kiedyś do badania stanu zdrowia kosmonautów? Tak, to wszystko wynika z tych technologii dla kosmosa, którym zajmowali się
pewnie w latach 60-tych, 70-tych, 80-tych? Nie, to w 90-tych latach ubiegłego stulecia. Ta aparatura, ten sposób badania powstał. No i nadal on tylko poszerza się. Praktycznie jego już opracowała i pracuje sporo lekarzy i za granicą, i w Polsce. No i ja tym zajmuję się lat 10 przynajmniej. Oberone? Czyli nadal iridodiagnostika i tak, badanie stęciówki oka. Teraz jeszcze stosuję komputerową analizę informacyjną przy pomocy aparatu Oberon i programu Metapatia. W sumie ten kompleks diagnostyczny nazywa się Metatron. To jest taka naukowa nazwa. Po prostu naukowcy tak sobie jego nazwali. Tak? Ja mam taki szacunek do lekarzy, którzy wykorzystują wszystkie metody możliwe do zdiagnozowania stanu zdrowia. Bo jeżeli ktoś się zajmuje jednym urządzeniem, to dla mnie to jest jak laborantka. Bada tylko krew i tak dalej, ale tu w Twoich badaniach również badania i lekarskie porównujesz z badaniem iridologicznym, prawda? Bo ja nie porównuję, po prostu wiem i na pewno wiem, że po latach praktyki, że komputerowe badanie, komputerowa analiza informacyjna, bioinformacyjna nawet, ona o wiele wiarygodna, skuteczna i daje większą pojemność informacyjną. Można przeanalizować dokładniejsze te przyczyny, które ma człowiek i te zmiany, które ma w organizmie. Bada na poziomie komórkowym, to też ważne, bo badania iridodiagnostyczne nie można coś znaleźć na poziomie komórkowym. Po prostu to nierealne. A przy pomocy tak urządzenia i programy komputerowe, czyli te cały kompleksy, tak, możemy wiarygodnie to zrobić. Czyli to jest technogenne postępowanie. Tak? Ta bez skrócji dla słuchaczy powiedzieć, że badanie iridologiczne mamy tylko tutaj z tęczówki oka, gdzie występują już pewne rodzaju skazy, czy tam jak tak, nazywać. Występuje pewne oznakowanie, które oczywiście iridolog jako specjalist musi w pewien sposób interpretować, przeanalizować i dać informację człowiekowi. Ale co jest to samo w badaniu diagnostyki i komputerowej analizy, że bada się cały organizm. Tam całość i tu całość, tak? No tak, ale tu mamy pojemność informacyjna jest, pojemność informacyjna ma ogromną różnicę. No w nasze czasy ludzie wymaga, przede wszystkim są takie zapotrzebowanie, żeby ludzie chce więcej wiedzieć. Ja świetnie się cieszę, że to się w końcu dzieje tak, że te wszystkie urządzenia, które gdzieś tam usługiwały pielęgniarki czy znachorki, znajdują się już w gabinetach lekarskich, bo to jest świetne. Z tego czytamy, bo gdzieś na zachodzie słyszę, że iridologią mogą się zajmować technicy nawet. Ale uważam, że to jest przede wszystkim coś dla lekarza. To jest dodatkowa metoda diagnozy. No oczywiście pacjenta. Trzeba znać medycyny przede wszystkim. Medycyna, anatomię człowieka. Medycyny, tak, w całości. Trzeba być lekarzem, trzeba znać na medycynie, znać procesy fizjologii, anatomii, patologiczne procesy i ta wiedza pomoże w taki dokładniejszy interpretacji. No jest to bliskie, bo tu moja żona z tobą pracowała i też zajmowała się homeopatią. Takie urządzenie, gdzie wstawiało się kubeczki homeopatyczne na takie urządzenie i wibracje włączało się i to, no to jest medycyna biorezonansowa. Ale tak, ale tak. To jest homeopatyczne. Tak, homeopatyczne, bo homeopatia to jest, jeszcze raz chciałam powiedzieć, że to jest jedna z form medycyny informacyjnej. A medycyna informacyjna i opiera się na wibracje. Na znaniach o wibracji, na znaniach fizyki kwantowej. Ja wiem, że to się bardzo jest w tym dobrym specjalistą. Wiem, że tylko ja osobiście nie leczę homeopatię, bo nie skończyła takich kursów w swoje czasy. Nie, no kwestia kursów. Może potrzeby włączenia do tego, bo widzę tu Oberon, na tym urządzeniu pracujesz, no nie będziemy Oberonu, bo Oberon już jest taką sprawą. Ale to mnie bardzo interesuje, to urządzenie. Dzisiaj chciałby porozmawiać. A ja powiem, dlaczego interesuje mnie. Bo jak mówiłaś o tym urządzeniu, od razu przypasowałem jego, bo słyszałem o Kozdrubinie, nawet znam go, tego Kozdrubina, widziałem go w Moskwie.
takie spotkanie było i wiem o tym urządzeniu tyle, że można jego nawet stosować przy seansach hipnotycznych. To. Hipnoterapii, tak. Przy hipnoterapii. Włączając i tu dostraja się półkule mózgowe i tak ale dalej. Ale to prawdziwie jest seans hipnoterapii. To jest, tak, to można. No, ja... To urządzenie wprowadzi człowieka w alfa stan. Czyli stan odmiennej świadomości. A hipnoz to jest sam po siebie stan odmiennej świadomości. No tak, to jest też działanie na leczenie komórkowe, informacyjne, bo to hipnoza jest, jest przekazem sugestywnym informacji, które też no, wgrywają się w człowieku. Tu też wgrywamy jakiś program, a poza tym mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach umieć synchronizować półkulę, czyli wyciszyć się, zresetować, to jest wielka sztuka, bo żyjemy w takim szumie informacyjnym teraz, coraz szybkie tempo życia, gdzie ludzie muszą obniżać swoje wibracje i to daje ten efekt, tak? Nie, to trochę inaczej, po prostu urządzenie, no tam nie ma żadnych programów, urządzenie... Programów czyli... nie. Ale urządzenie obniża wibrację. Ale mózg człowieka powoduje synchronizację lewej i prawej półkuli mózgu. Tak, obniża. Konkretnie. I resetujemy, tak? Wyciszamy tego pacjenta. No tak, jest następuje synchronizacja, to jest forma rezonansu, kiedy zmienia się biegunowość, po pierwsze po nałożeniu elektrod na czoło i patologiczną część głowy człowieka. I oczywiście po włączeniu aparatury stopniowo, absolutnie w spokojnym tempie, dopasując do biorytmu mózgu człowieka samego, aparatura automatycznie wprowadzi w alfa stan. Tylko sam czyli mózg, aparatura tak? Wprowadzi. Aparatura sprowadzi i utrzymuje przez całą godzinę. Są dwie programy, na pół godziny i na godzinę. No ja w celach leczniczych wykorzystam oczywiście to dłuższe programowanie, ten dłuższy czas. I ono gdzieś działa automatycznie i w ciągu całej godziny, dokładnie 55 minut, tam ustawiono swój zegar, tak, ona utrzymuje ten stan alfa, czyli neurony mózgu, kory mózgowej bezpośrednio znajduje się w tym stanie przez 55 minut. Później po wyłączeniu oczywiście zmieni się polaryzacja, biegunowość też zmienia się i człowiek, otwierając oczy, znowu wchodzi w beta stan. No to jest taki no, mniej więcej... Tak, ten stan, tak. Który czuwamy, ale wchodzi w stan beta, ale w tym stanie alfa, pod podłączeniem aparatury można oczywiście podawać różne rodzaje sugestii, afirmacje. Tak, ale no. Chciałem powiedzieć, czy to robisz, bo na przykład pomyślałem sobie, że jakby takie urządzenie nabywa sobie pacjent na przykład, to powiemy, czy może nabyć to zaraz? Może. Nabywa i na przykład włącza moje nagrania autohipnozy i magoterapii na dany temat, na redukcję nawagi powiedzmy, albo z tematem nałogów, będzie to alkohol, papierosy. Włączając sobie na słuchaweczkach, podłączasz to urządzenie jemu, które wprowadza to, co ja wprowadzam. Ono nazywa się, ja bym to nazwał hipnotyzer. Czyli hipnotyzuje no tak. I wtedy umysł rozluźniony, ciało rozluźnione, wypoczęte i przyjmuje łatwo informacje, które koduje podświadomość. I afirmacje łatwo, bardzo szybko dociera do tego miejsca, które oczywiście przyjmuje. Ale nawet mi powiedziałeś miejsce. Wcześniej, że stosujesz moje nagrania. Oczywiście, cały czas stosuję. W jaki sposób to robisz? No podłączam do słuchawek. Nie włączasz to urządzenie. Tak. I te sugestie najpierw, do tego. Nie tak. Ja podłączam do urządzenia, sprawdzam wszystkie charakterystyki, bo człowiek musi być wyłącznie w pozycji leżącej. Mm-hmm. Musi mieć wyłączone żadne napięcie ze strony kręgosłupa. Mm-hmm. Muszę czuć komfort, po pierwsze, fizyczny. Dalej podłączam do aparatury, pacjent zamyka oczki i zaczyna, na przykład w moim przypadku, odliczać, tak, tam. No do 10, żeby samemu... Samo odliczasz? Tak. Nie ja odliczę, pacjent sam odlicza. Aha, włączasz mu te nagrania autohipnozy. A później tak, później ja podłączę do tego nagrania przez słuchawki i człowiek słyszy to w zależności od problemu, który, jeżeli jest, chce jego na przykład oduczyć od palenia papieros, to programu, tak, twój to ten mój, moja tak. Autohipnozy dajesz tak, na papieros. Na konkretny temat.
Nawet wagi, wagi, tak, w zależności, no przy tym wszystkim robię oczywiście wywiad z pacjenta, w zależności od jego potrzeb. To ja dziękuję, to moje nagrania autohipnozy służą dla terapii. Tak. A, gratuluję, dowiedzieliśmy się teraz, że tak jest. No na myślę, przykład, że nic przeciwprawnego nie robię. A nie, broń Boże, no uważam, że to dalszy ciąg jest i dobrze, że do tego nawet polecam. Na przykład zgłaszają się do mnie takie gabinety, jaskini solarnych, gdzie te lampy są solne, czy jaskini solne tak zwane. No i na przykład włączają sobie moje nagranie autohipnozy, które związane jest na relaks, odprężenie, rozluźnienie, taka jest. I druga imagoterapia, która też podobnie wpływa na uspokojenie. I tak sobie odpływają i ten głos tak dalej. Nawet w Kanadzie byłem, to tam pani włącza w lampie solarnej, w Toronto włącza swoim klientom, ja nie mówię to pacjenci, bo klienci i sobie słuchają i do tego może zbierać grupę, która związana z papierosami, również robić takie seanse, no bo przecież te jaskinie solarne, one długo nie kosztują 10 zł, a seans wiadomo ile i takie fajne korzystanie. Ja jeszcze powiem jedną ciekawostkę, bo do mnie zgłaszały się są takie gabinety tatuaży, wiesz, gdzie tatuaże. I żeby chodzić o rozluźnić tego klienta swojego, zamawiają u mnie płytki te na temat relaksu. I pyta się, czy będę miał jakieś tam swoje, rościł prawa autorskie do tego, żeby włączać te nagrania. Mówię, oczywiście, jak pani u mnie kupuje, to jakie mam mieć? Proszę włączać. No i podziękowania były, że klienci zupełnie inaczej się czują. Nawet w gabinetach kosmetycznych włączają tego typu płytki na relaks odprężenia. Ale na przykład są szkoły rodzenia, ja dopowiem dalej te płytki, jak działają moje przy okazji, które można wykorzystywać w dodatkowych miejscach. Na przykład szkoły rodzenia. Jest takie nagranie indukcja porodu. Dla kobiet ciąży indukcja porodu, jak tam uczą do tego i jest wspólny seans, robią tam, no postępowi, ja bym powiedział terapeuci, bo niektórzy to nie lubią postępu, to tego nie robią. No akurat w przypadku jest duży postęp, bo korzystasz z wszystkich możliwości informatycznych. Włączają te nagrania na temat i kobiety wizualizują sobie poród, ciążę i tak dalej. Świetna sprawa. No i dobrze, gratuluję. Wykorzystywać dalej, jeżeli to ma służyć potrzebom ludzi. Ale chcę powiedzieć, że w nauce jest takie pojęcie jak powierzchowy trans i głęboki trans. Czyli powierzchowa relaksacja i głęboka relaksacja. To, że można można w tą powierzchowną relaksację. Są ludzie takie, które od natury ma takie zdolności wchodzić w ten powierzchowny relaksację, czyli ten sam trans, tak? Są ludzie, którzy sami umieją w to wchodzić, różnych, no na przykład kiedy jedą w pociągu, kiedyś samochodem, to są ludzie, tak dalej, którzy, chciałeś powiedzieć, trans mają też naturalne zjawiska. Oni tak są bliżej z natury, ci ludzie. Tak. Bo są takie ludzie, w nasze czasy nawet coraz więcej takich ludzi staje się, no może być, może dlatego, że żyjemy w takie czasy, w każdym razie, ale co chciałam powiedzieć, że ta aparatura, ona służy licznicie, czyli ona daje gwarancję, że człowiek przebywa w tym transie i to w głębokiej formie relaksacji. I powierzchowa, oczywiście, tylko na przykład, bo nie każdy człowiek może wchodzić w głęboką relaksację. Powierzchowny może sporo ludzi. Powierzchowne, tak. W zależności od procentowej populacji ludzkości w ogóle. Ale, a w głęboku bardzo mało. Ale Halina, powiem ci jedną rzecz, Galina, że tu nie przy kodowaniu niekoniecznie musi być głęboki trans. Może powierzchowny i to nie, najbardziej skuteczne. Ja powiedzieć, tak, ja chciałam powiedzieć o możliwości tej aparatury, że ona właśnie robi takie no, postępy dosyć poważne, tak? Czyli nawet ma wpływ, głęboki trans. Tak, głęboki trans, który potrzebien dla no, niektórych schorzeń i zaburzeń, nawet psychicznej takie pochodzenie i to pomaga w leczeniu. Oj, patrzę na niego i myślę,
Bratków jesteś moim konkurencją. Nie, to nie tutaj. Nie zastąpi mnie to urządzenie? Nie, ludzki komputer i ludzkie ale mnie już nie zastąpi, mnie nikt nie. Ciebie na pewno nie. Ciebie na pewno nie. Na pewno ciebie nie, bo twoje zdolności natury, twoje osobowości to jest niepowtarzalne, unikalne. No, i uniwersalne. Dziękuję, no, uniwersalne, tak. Bo jestem indywidualistą. Ale wszystkie moje ludzie, my możemy też, możemy być, nie wiem, chorymi, zmęczonymi i tak dalej, tak? Ale pacjenty to wymaga od nas całkowite badanie. No to może w danym momencie jakiś tam czasu zastąpi ta aparatura. Mikrolenar, no właśnie, to jest ten mój konkurent, nazywa się Mikrolenar, tak? To Kostrubina, tak? Z Moskwy. Autor jest Eduard Kostrubin, on jest akademik, był, już nie żyje. Ale on nie był taki, no dobrze, no dożył sporo lat, ponad 80 lat żył, był akademikiem, lekarzem, ginekologiem. Tak, lekarzem. Także pierwsze jego stosowanie tej aparatury, bo on powstał w 70-tych latach ubiegłego stulecia. Znam Kostrubina, kiedy spotkałem się, wiem, że mówił o tym urządzeniu, bo już wiele lat i wiele tych... No a teraz jego uczni stosuje. Ja wiem, wiesz pani doktor, że wiem, że tego nie da się tak spróbować sobie, bo to należące wszystko robisz, tak? Aha. I to zakładasz gdzie? Na głowę? Na głowę. Na głowę. Tylko głowa. Aha, tylko głowa. Elektrody takie punktowe, malutkie, delikatne. A mogę sobie spróbować tak popatrzeć, tak? Zakładamy tak i tak. Nie, nie, nie. Trochę inaczej. Bo czerwony zakłada się z tyłu. Ale ja zakładam. Ja muszę zakładać. Nie, nie, to tylko tak, dla orientacji. Ale chodzi o to, wiesz, że niepotrzebnie do tego ktoś kupi lekarza, pielęgniarki, nie trzeba no, oczywiście można, kto samemu obsłużyć. Dla likwidacji stresa, nie walczy ze stresem, po prostu jego pozbyć się. To może sobie kupić takie urządzenie i stosować w domu. A co ty myślisz właśnie o tym, jako niektórzy lekarze mówią, że walczą z chorobą. Ja mówię, Boże, tylko nie walczyć z niczym. Trzeba się pozbyć. Nie, ja nawet nie przyznaję tego słowa, bo nie ma walki. Ja nie przyznaję. Walka z chorobą, walka z mężem, walka z żoną i ciągle walka jest. Człowiek w stanie walki jaki jest? Gotowy do ataku, tak? Napięte mięśnie. Czyli w trakcie walki człowiek nie ma niedostrojony do zdrowia. Do rezonansu naturalnych tutaj wibracji horyzontalnych tych naszych energii, którą mamy. Nie mówimy o kosmicznej czy ziemskiej, ale horyzontalną. Pobieramy z drzewa, pobieramy energię z tego, z trawy, z jeziora. Pobieramy powietrze, słońce, woda. Daje nam energię. Największą daje nam energię słońce, prawda? Tam, gdzie słońce i tam, gdzie życie. I daje światło. I to też takie światło jest, gdzie świeci w te komórki, które są ciemne. Świetne. Ja nie wiem, no gdybym miał urządzenie u siebie w gabinecie, to ja bym wtedy chyba nie miał co robić. Co myślisz? Co, no zastąpiłoby mnie? Nie, no może ciebie to na pewno nie zastąpi. Ale ludzie, wiecie co, który na przykład no, nie ma możliwości dojechać do ciebie, czy tam do mnie, czy skorzystać z naszych terapii. Mm-hmm. Nawet no, naprawdę może zdrowi ludzie, jak oni sobie myślą, bo ale oni na przykład mają jakieś takie zawody, które sami po siebie bardzo stresowe. Ludzie, którzy mają zawody kontaktu z dużej ilości ludzi, jak lekarzy, pedagogi, żyjcie w stresie, prawda? Politycy, studenty, A nawet sportowcy, wiesz. Sportowcy, właśnie Kostrubin kiedyś reklamował te urządzenia i jego była taka myśl dla sportowców specjalna, żeby to on stosował dla sportowców, przede wszystkim dla wojska. Myślę, że to... Dla policji. Tak jak byłem w Związku Radzieckim, te urządzenia wszystkie były stosowane tutaj właśnie w polityce, w wojsku, w sporcie, bo sport był jakimś takim oczkiem zawsze. Gdyby tak można było kupić to urządzenie, to myślę, że kwestia ceny indywidualna jest. Jak ktoś będzie zainteresowany, to zadzwoni do ciebie z tym urządzeniem i zapyta. Myślę, że
każdym gabinecie lekarskim to mogłoby być takie, bo ludzie przychodzą spięci z tym, a to urządzenie daje to, że każdy w domu może już stosować takie. Ale chciałam powiedzieć, że niektórzy są przeciwwskazani, bo to jest prąd, tak. Przeciwwskazani? Myślę, że... No jeżeli ci się wysoko ciśnienie w danym momencie człowieka, to ma przy epilepsji, przy schizofrenii, w ostrych przypadkach, w stanie przed zawalą, czyli kiedy jest ostra sytuacja, absolutnie wykluczona. Dlatego nie dziwię się, że wtedy to ma być w gabinetach lekarskich, tak. I konsultacja z lekarzem, bo to nie jest tak, że pójść do bioterapeuty i ci włączy i nie wie, nie, co nie, zadać. Nie, musi być lekarz, żeby ustawić lekarz, diagnozę, zbawić, dać ciśnienie wcześniej. Zważyć, tak, wskazanie, przeciwwskazanie, dlatego później zastosować dopiero. Mm-hmm. Czyli, no tak samo wymagane znanie. No ale mówię, że można nabyć go sobie, ale musi... Ten, kto nabywa, z tobą mieć kontakt. No oczywiście, ja konsultuję takich, kto chce kupić, ja mu wszystko mówię. Objaśniasz? Tak, objaśniam, kiedy można, kiedy nie można, wtedy człowiek decyduje. Już mówimy tu o relaksacji, czy o hipnotyzowaniu. No, choroby psychosomatyczne, które bardzo popularne mówią w nasze czasy. Psychosomatyczne wszystkie. No łącznie ze stresem, że człowiek po prostu chce zrelaksować i nie może coś. Zanim wiecie, co wpadać w nalogi, tam alkohol czy narkotyki, to lepiej kupić sobie, czy pójść na seansy takie elektrotrankwilizacji, poleżeć sobie podłączone do tej aparatury, zrelaksować i mózg będę miał wprowadzony do takich porządków, że człowiek później nie będzie chciał tego. On jeszcze przebywanie w tym głębokim stanie relaksacji, оно обниже стан эмоций, чили вибрации эмоциональные. И навод, если пациент робит килька сеансов, так, ну, я индивидуально уставим, или он может мять, то втеды можно навод научить запановать человека несвядомый способ, так, бо подлаженной аппаратуры он входит в такий стан, мы працуем фактически с подсвядомостью человека. Wtedy człowiek sam może zapanować nad swoimi emocjami. To też ważne. No to ważne jest emocje, bo to emocje wywołują nawet choroby psychosomatyczne, które związane są z tym, co się dzieje. Oni są na pierwszym miejscu, które powoduje, co wywołuje te psychosomatyczne choroby. I to zawsze masz przy sobie to urządzenie, tak? Oczywiście. I diagnostyczne, i lecznicze. Czyli... Takie urządzenia, to i to, to mogą być, jak mówię tutaj, przy każdym, jak za każdym razem jedziesz, to wozisz to urządzenie ze sobą. Tak, ona nieduże waży, pół kilograma. No właśnie, to jest taka jakby nieodłączna część twojego warsztatu pracy, widzę. No owszem tak, bo ja wiem na pewno, że każdy z nas poddany stresu. To jest tak. Bardzo w dzisiejszych czasach. I wygląda na to, że problem stresu dotyczy każdego z nas. Ja powiem, że w stresie rodzimy się nawet, pani doktor, co? Tak, on nas prześladuje nawet od naszego dzieciństwa. Klapsa. Później w dorosłym życiu też nie mamy czasu, mamy problemy ze wszystkim. Żył taki naukowiec, Hans Salie, który tak. Znany i ceniony lekarz. Który jako pierwszy zaczął używać terminu stres. On zwrócił uwagę na to, że niemal każdemu człowiekowi zdarzy się zbyt silno reagować na jakieś tam zjawiska, które nie powinny wyzwalać aż tak gwałtownych emocji. Wiadomo, że bardziej podane na stres osoby niecierpliwe, wrogo nastawione do otoczenia, żyjące w pospiechu, i nadmiernie rewolucja, tak. Rewolucja jest dzisiaj na pierwszym miejscu. Natomiast u ludzi świadomych sensu życia, skłonnych do współpracy, rzadziej dochodzi do jego nasilenia. Ważne jest, aby ta codzienna doza stresu, która nikogo nie omija i bywa niekiedy pozytywnie stymulująca, nie przekraciła pewnej normy, bo wtedy robi się niebezpiecznie. Jest wiele metod relaksacji, która pomaga w walce ze stresem.
Sporo osób praktykuje jogę i różne rodzaje medytacji. Ale nie zawsze jednak uzyskuje pożądany efekt. Dlaczego? Dlatego, że potrzebny jest określony pogląd na świat, który podczas ćwiczeń pozwala połączyć się ciało i ze świadomością i z duchem. Nie każdy potrafi stworzyć sobie taką fizjologiczną bazę. Coraz więcej uwagi poświęca się obecnie hipnozie. Jest to jedna z najciekawszych... Hipnoterapii, bo hipnozę ludzie kojarzą sobie ho-ho. Dobrze, hipnoterapii. Ja mogę dobrze powiedzieć, tak? Jest to jedna z najciekawszych i najskuteczniejszych metod terapii. Ona polega na wprowadzeniu pacjenta w hipnotyczny sen, w którym koncentruje się on na swoim wnętrzu, konfliktach, doznaniach, lękach, ale też na możliwości samopomocy. Polecenia terapeuty pozwalają dojść do źródła schorzenia albo problemu. Potem pacjent zostaje powoli rozbudzany. Czy zawsze hipnoza przynosi spodziewane efekty? No to zależy. Trzeba pamiętać, że polecenie i sugestie terapeuty dochodzą do naszej podświadomości tylko wtedy, gdy mózg wprowadzony jest w stan alfa. Zgadza się? I mamy tu, zgadza się, panie doktorze. Mamy to urządzenie, że każdy może sobie stosować hipnoterapię. Ja nieraz się zastanawiam się z pojęciem pewnym kreś hipnoza, która kojarzy się burzliwie ludziom z różnymi jakimiś tam sztuczkami, zmianą myślenia i tak dalej. Pewnie, że to jest zmiana nastawienia do świata zewnętrznego, do siebie samego. Świetnie, że to pani przeczytała. Często mam takie pytania, na ile hipnoza pomaga, o której mówimy, hipnoterapia. W moim wydaniu to jest imagoterapia. Wiem, że też stosujesz tą hipnoterapię w swoich gabinetach, no bo przypomnę, nie zaprzeczy, kiedyś uczestniczyłaś w naszych różnych kursach, ja też w twoim uczestniczyłem, 2005 rok, doktor Daniłow, jak tutaj nasz przyjaciel z Charkowa, jeszcze w poliklinice, jak tam pracowaliśmy na Małoch, nie wiem, Grabiszyński. Tak, byłaś na tych kursach, które się do tego, a więc no twoja wiedza z zakresu hipnoterapii też jest tutaj wykorzystywana w twojej dziedzinie również, tak? No dziś najpierw trzeba nauczyć się podstaw. Tak? Czyli ta praca z podświadomością daje dzisiaj to, co teraz w tej chwili przedstawiłaś. Bo znając podstawy pracy z podświadomością, z naszą wyobraźnią, z naszym ciałem mentalnym, duchowym, tą, co my nazywamy nieświadomością, jest istotną sprawą. Tak, bo to każdy kurs, każde takie spotkanie daje rozwój jeszcze własnej intuicji. Tak, no i na pewno ten kurs też Ci coś dał, taki nasz. No to wiele kursów ja była, oczywiście. No tak. Sporo czego dał. No. On rozwijał moje, wiecie co, wizję świata, rozwijał moją intuicję. No i teraz ja jestem absolutnie pewna i jestem pewna siebie, że to, co ja robię, wykonuję przynajmniej jest na wysokim profesjonalnym poziomie. Zgadza się? Chylę czoła tu przed panią doktor i myślę, że więcej takich lekarzy by było w Polsce, otwartych na nowości tego typu, które włącza się do gabinetu, żeby one nie były. No właśnie, dla lekarzy chciałam powiedzieć, że teraz wchodzi takie pojęcie medycyny informacyjnej. Mm-hmm. Tylko w Polsce, jak ja zauważyła, przynajmniej z mojej obserwacji, mało kto o tym wie. Słowo informacyjna medycyna słyszali. A co to znaczy? No po prostu nie wie, co to jest, tak? No, następny razem chciałbym porozmawiać o medycynie informacyjnej, jeszcze więcej dać materiałów i porozmawiać na tematy tych korektorów Kalcowa, dlaczego oni powstali akurat w nasze czasy, a nie wcześniej czy później, jak oni, ich można stosować do człowieka, na czym to polega i tak dalej. Ja myślę, że takie informacje powinny większe pokazać się właśnie w tych
spotkaniach tego typu. Ja już rezerwuję tutaj, jak pani będziesz we Wrocławiu, żeby porozmawiać o tym bioterapeucie kieszonkowym, bo to jest dla mnie rewelacja. Coś takiego, co mnie bardziej tutaj przekonuje o zmianę pola wibracji, rezonansu takiego, że żeby te smogi komputerów, a szczególnie chodzi o ochronę małej dzieci, przecież one noszą te komórki, dźwigają jak tornister na plecach, te iPhony w tej chwili, które większe są w pojemności, czyli to ma taki smog oddziałujący energoinformacyjny. Oczywiście, dzieci mają nawet w pierwszej klasie, czy tam drugiej, te tablety i korzystają z nich, zamiast książek. I właśnie ten, to urządzenie ma za zadanie wzmacniać biopole. Chronić i naprawiać biorytmy naszych narządów, tkanek, komórek. Tyle czoła. Dziękuję pani doktor. Do następnego spotkania. Cześć. Wszystkiego dobrego.